Cześć kochani, witam się z wami bardzo serdecznie. Cześć kochani, witam się z wami bardzo serdecznie. Ja jestem Marta. Mój kanał to Holandia na obcasach i dzisiaj zapraszam was bardzo serdecznie na nowy film. Film, który jest poniekąd dla mnie bardzo ważny, ponieważ wiąże się z moją pasją, z tym, co sprawia mi największą radość, czym zajmuję się od około 15 lat. I mam nadzieję, że tego typu filmy na moim kanale będą pozytywnie przez was przyjęte. W dzisiejszym filmie powiem wam o 6 mitach, z którymi spotykam się najczęściej, które śmieszą, ale zarazem i troszkę mnie przerażają. Pierwszy mit, jest to mit, który słyszałam w swoim życiu bardzo, bardzo często, niestety, a brzmi on: suka dla zdrowia powinna przynajmniej raz w życiu mieć szczeniaki. I jest to tłumaczone tym, że jeśli pokryjemy sukę chociaż raz w życiu, zmniejszymy prawdopodobieństwo wystąpienia roku macicza czy ciąży urojonej. To jest totalna bzdura i nie ma to nic, kompletnie nic związanego z prawdą. Tutaj jakby w tej kwestii wszystkie podręczniki weterynaryjne są zgodne. Ciąża nie chroni przed ciążą urojoną, która jest takim naturalnym zjawiskiem u suki, która jest związana po prostu ze zmianą gospodarki hormonalnej po cieczce. Jeśli chodzi o rok macicze, to ciąża też nie zapobiega późniejszemu wystąpieniu roku macicza. Jeśli ktoś oferuje szczenięta bez rodowodu i to tłumaczy tym, że rozmnożył sukę dla jej zdrowia, no po prostu powinno być to dla nas sygnałem, że ta osoba jest oszustem i tak naprawdę nie ma zielonego pojęcia ani o fizjologii psa, ani o genetyce, ani o kompletnie niczym, co jest związane ze zdrowiem. Także powinna w tym przypadku zapalać się nam taka czerwona lampeczka. Mit 2. Na hodowli można zarobić. I słuchajcie, kochani, proszę was, nie mylcie tutaj hodowli psów z typowym rozmnażaniem psów dla pieniędzy, z psimi fermami, z pseudohodowlami i z ludźmi, którzy po prostu liczą na łatwą kasę. Prawdziwy hodowca będzie inwestował w swoją hodowlę, będzie rozwijał się, będzie dążył do tego, żeby w jego hodowli znajdowały się coraz to lepsze psy, coraz to lepszy materiał genetyczny. Tak naprawdę, czy na hodowli można zarobić? Weźmy pod uwagę to, jak dużo pieniędzy hodowcy wydają na wystawy, nie tylko w Polsce bądź w kraju, w którym mieszkamy, ale bardzo wielu hodowców jeździ na wystawy za granicę. Weźmy pod uwagę krycia, często bardzo drogie, które sięgają również kilku tysięcy euro ceny. Weźmy pod uwagę sam odchów szczeniąt, szczepienia, opieka weterynaryjna, opłaty związkowe, które musi hodowca uiścić w związku kynologicznym, poprzez wszystkie inne szkody, które wyrządzają szczeniaki. I powiem wam z doświadczenia, że bardzo często po każdym miocie po prostu są zmuszeni wykonać w domu mały remont. I wiecie, owszem, ja nie mówię, że szczenięta rodowodowe nie są drogie, bo często są bardzo drogie, ale nie jest do końca tak, że hodowcy mają na tym nie wiadomo jak wielki zysk. Owszem, oni dostają pewną kwotę za każde szczenie, ale możecie mi wierzyć, większość z tych pieniędzy jest inwestowana dalej w rozwój hodowli. Mit trzeci brzmi: pies, w sensie samiec, dla zdrowia musi przynajmniej raz w życiu pokryć jakąś suczkę. I słuchajcie, to jest bzdura, ponieważ jeśli pies kryje nieregularnie albo pojedynczo w jakichś tam jednorazowych, chodzi mi tutaj o jednorazowe krycia, to niestety, ale powiększa to instynkt i frustrację u psa. Jedynym sposobem jakby na to, aby pies nie reagował na suki w cieczce, jest po prostu kastracja. I tutaj nie ma lepszego sposobu. Nieprawdą jest to, że pies wykastrowany jest psem nieszczęśliwym, po prostu pozbawia go to pewnej puli hormonalnej, która działa może w pewnym sensie uspokajająco. Ale nie jest to szkodliwe dla psa, a zapobiega to jakimś niechcianym wypadkom. Mit czwarty.
Czyli z psem rasowym trzeba jeździć na wystawy. I kochanie, nie, z psem rasowym nie musimy jeździć na wystawy. Psa rasowego tak naprawdę nie musimy nawet rejestrować w związku kynologicznym, żeby wyrobić rodowód. Ponieważ kiedy kupujemy szczenie rasowe jest dla mnie... Mój pies. Szczenie rasowe jest dla mnie szczenięciem z metryką związku kynologicznego w Polsce. Wszystkie inne organizacje według mnie, a przynajmniej ich większość, powstały po 2012 roku, gdy weszła ustawa o ochronie zwierząt. To już jest temat na inny film, który na pewno dla Was postaram się nagrać, bo wydaje mi się, że to będzie bardzo ciekawy temat. Powracając do tego, o czym mówiłam. Nie, z psem rasowym nie trzeba jeździć na wystawy. Jest to tylko nasza wola, nasz wybór, czy chcemy, czy nie chcemy, czy chcemy poświęcać swoje pieniądze i swój czas na coś takiego, czy nie chcemy. Także jeśli kupujecie psa z rodowodem związku kynologicznego w Polsce, psa rodowodowego, psa rasowego, nie musicie jeździć z nim na wystawy. Wierci pięta mi dzisiaj nie da nagrać filmu. Mit piąty. Za wygrane wystawy otrzymujemy nagrody pieniężne. Już o tym mówiłam w Q&A, nie dostajemy nagród pieniężnych. Mało tego, za zgłoszenie się na wystawę musimy płacić. Są to kwoty powyżej 100 zł, około 140. Zależy, czy są to wystawy krajowe, czy są to wystawy międzynarodowe. Ale nie dostajemy żadnych pieniędzy. Za wygrane możemy dostać CWC, czyli wniosek na czempiona Polski. Możemy na wystawach międzynarodowych uzyskać wniosek SASIP. Jest to wniosek, który potrzebny jest nam do uzyskania międzynarodowego czempionatu piękności. Ewentualnie dostajemy coś takiego, ale puchary otrzymujemy za wygranie na przykład Best in Show albo Best in Group, a rozety często za uzyskanie na przykład najlepszej dorosłej sukni w rasie, zwycięstwa rasy, najlepszego juniora w rasie lub najlepszego szczenięcia w rasie. I to są nagrody, które otrzymujemy. Za wygranie finałów, czyli Best in Show albo Best in Group, Best in Show Junior i tak dalej, często zdarzają się fundatorzy nagród, którzy po prostu fundują nagrody typu karma dla psa, posłanie, zabawki i tak dalej. Ale nie są to nagrody pieniężne. I kolejny mit, mit szósty, ostatni tym razem. Jest to mit, który słyszałam też bardzo, bardzo często od ludzi, których spotykałam gdzieś na ulicy, którzy mówili mi, że ich piesek nie dostał rodowodu, ponieważ urodził się jako ostatni. I słuchajcie, nie, to jest mit. Każde szczenie z miotu, bez względu na liczbę urodzonych szczeniąt, jest upoważnione do otrzymania rodowodu. Więc jeśli ktoś sprzedaje Wam szczenie i mówi Wam, że to szczenie nie dostało rodowodu, ponieważ urodziło się jako ostatnie, albo ma gdzieś tam łatkę, gdzie nie powinno, albo jakiekolwiek inne sytuacje, jest to nieprawda. Jeśli zdarza się szczenie, które ma jakieś widoczne wady, jest to szczenie, które ma wpis w metryce bądź w rodowodzie niehodowlane. I takie szczeniaki są po prostu sprzedawane często troszkę taniej dla ludzi, którzy chcieliby mieć rasowego pieska, a nie zależy im po prostu na takim szczenięciu, które ma predyspozycje wystawowe. Niemniej jednak nie odbiera to temu szczenięciu prawa do otrzymania dokumentów, rodowodu. To było na tyle, moi kochani. Mam nadzieję, że ten filmik Wam się spodobał. Jeśli Wam się spodobał, to proszę zostawcie łapki w górę. Będzie to dla mnie ogromną motywacją. No i na dzisiaj z Windy, wspólnie z Windy się już razem żegnamy. Do zobaczenia w kolejnych filmach. Buźka, pa!